Warszawska Gazeta, 14-20 grudnia 2012 roku, felieton księdza Stanisława Małkowskiego, stan wojenny trwa. 10 grudnia w Ewangelii Mszalnej czytane były słowa o uzdrowieniu paralityka. Święty Łukasz, 5 rozdział, wiersze 17-26. Ów nieszczęśliwy człowiek miał przyjaciół. Święty Marek powiada, iż miał swego czterech. Marek 2:3. Jezus nauczał dom otoczony przez tłum faryzeuszy i uczonych w piśmie. Wejść z łożem, na którym leżał paralityk, nie można było, przez drzwi, z powodu tłoku. Przyjaciele wnieśli więc łoże z paralitykiem na dach, zrobili dziurę w powale i tą drogą spuścili kalekę przed Jezusa. Wtedy stał się podwójny cud uzdrowienia duszy i ciała. Według ojców Kościoła, czterej ewangeliści niosą sparaliżowaną duchowo i cieleśnie ludzkość przed Jezusa. Paralityku można zobaczyć naszą ojczyznę. Czy chce ona uzdrowienia, czy ma przyjaciół, czy wierzy w Jezusa, czy pokonuje przeszkody na drodze do domu, którym Jezus naucza, a domem tym jest Kościół. Spotkanie z Jezusem wymaga pokonania trudności na zewnątrz domu, ale i wewnątrz Niego. Uczeni w piśmie są przedstawicielami ówczesnego duchowieństwa, które nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Dzisiejszą Polskę dotknął paraliż rozumu i woli. Wielu Polaków nie szuka prawdy, nie chce narodowego dobra, nie ufa Jezusowi, który pragnie nas ocalić i uzdrowić, ale czeka on na naszą zgodę, aby poddać się Jego woli i władzy, aby pozwolić działać przyjaciołom. Wśród przyjaciół widzimy nie tylko polskich patriotów na ziemi, ale i polskie niebo. Szczególne znaczenie ma dla nas wierna przyjaźń naszej Królowej Maryi, która prowadzi Polskę do Jezusa i uczy, jak pokonać wszelkie przeszkody, zwłaszcza te, które czynią ludzie niby bliscy Jezusowi, ale sercem dalece od Niego. Dzisiejszym samospełniającym się proroctwem, jeżeli w nie wierzymy, jest orędzie o intronizacji Jezusa na Króla Polski. Są złe, samoniszczące się proroctwa, ale i dobre, które wobec naszej właściwej postawy mogą się spełnić. Każde Boże proroctwo jest wezwaniem, aby w nie uwierzyć i odpowiednio się zachować, przybliżyć urzeczywistnienie się dobra i oddalić, a nawet unicestwić prognozę zła. Samoniszczącym się proroctwem była zapowiedź Księgi Jonasza. Za 40 dni Niniwa będzie zburzona. Bo oto Niniwici zachowali się odpowiednio, nawrócili się i pokutowali, a przez to ocaleli. Samoniszczącym się proroctwem może okazać się treść felietonów Stanisława Michalkiewicza o służbach specjalnych, które to liczne służby prowadzą ku zniszczeniu naszą nieszczęśliwą ojczyznę. Są chrześcijańskie proroctwa ukazujące prawdę o tym, co było wczoraj, co jest dzisiaj, co będzie jutro. Są też pogańskie przepowiednie o sprawach przyszłych, a wśród nich przepowiednia Majów o rychłym końcu świata. Dla chrześcijan koniec świata jest tajemnicą, ale nie są tajemnicą znaki, które to wydarzenie poprzedzają i zapowiadają, a wśród nich pojawienie się Antychrysta, czego jesteśmy świadkami. Jak się więc zachować? Trzeba iść do Jezusa i pozwolić, aby przyjaciele nas do Niego zanieśli. Droga się znajdzie. Tłum fałszywych przyjaciół Jezusa można i trzeba ominąć. Chyba że owi nieprzyjaciele staną się przyjaciółmi, a mają taką szansę. Z kim porównać to pokolenie, pyta Jezus w Ewangelii z piątku, 14 grudnia i odpowiada: podobne jest ono do głupich dzieci, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Ewangelia świętego Mateusza, 11 rozdział, wiersze 16-19. W rocznicę stanu wojennego w czwartek, 13 grudnia, słyszymy w Ewangelii słowa: ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Święty Mateusz 11:12. Oto, aby zdobyć Królestwo Niebieskie i poddać się władzy Jezusa Króla, trzeba walczyć i nie poddawać się złu. Nigdy, nigdy nie wolno się poddać. Krzyża wiary nie wolno nam oddać. Szczególną postacią walki o Królestwo Jezusowe w Polsce jest krucjata różańcowa za ojczyznę. Wkrótce po II wojnie światowej, gdy kraje Europy Środkowej znalazły się pod okupacją komunistyczną, prześladowany prymas Węgier, kardynał Józef Mincenti, powiedział: Węgry będą ocalone, jeżeli dziesiąta część Węgrów podejmie krucjatę różańcową za ojczyznę.
Do tego proroctwa nawiązali kilka lat temu biskupi węgierscy i tak się niedawno stało. W Polsce już 10. część biskupów włączyła się do naszej krucjaty trwającej od 1,5 roku. Bierzmy z nich przykład, a Polska ocaleje. Wyniszczająca okupacja Polski i stan wojenny w nowej postaci trwa. Ale również trwa różańcowa bitwa o Polskę ku wyzwoleniu i uratowaniu ojczyzny. Następny felieton z warszawskiej gazety z datą 21 grudnia 2012 roku, 3 stycznia roku 2013. Pokój ludziom dobrej woli. Chrystus, poczęty z Ducha Świętego w Nazarecie, rodzi się z Marii Panny Betlejem i z ubogiego żłóbka błogosławi ludziom dobrej woli, czyli tym wszystkim, którzy gotowi są przyjąć dar miłości, prawdy i pokoju w osobie Bożego Dzieciątka. Zewnętrzne warunki nie są przeszkodą na drodze Boga do człowieka i człowieka do Boga. Bezwarunkowa miłość przekracza wszelkie granice. W każdej sytuacji dobra wola prowadzi na spotkanie z Bożą łaską. Przykład dają ubodzy pasterze i mądrzy królowie. Ubóstwo jako duchowa wolność oraz rozum jako mądre odróżnianie dobra od zła pozwalają odnaleźć sposób spotkania się z Chrystusem i oddania Mu hołdu razem z Maryją, świętym Józefem, aniołami, a w ciągu wieków niezliczonymi wiernymi, a wśród nich naszymi rodakami. Betlejemska miłość nie jest kochana, a także jest znieważana przez Heroda, jego naśladowców. Herod szuka dzieciątka, aby je zabić. Bluźnierczy akt nienawistnej profanacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z dzieciątkiem poprzedzony był satanistycznymi znieważeniami Pisma Świętego i Krzyża. Herod widział w Jezusie Królu zagrożenie dla swojej żałosnej, okrutnej władzy. Podobnie dzisiaj w Polsce. Herodowa władza prześladuje Kościół i naród, rodziny i ludzi sumienia, przypisując mowę nienawiści tym, którzy bronią prawdy i życia, pobłażając bluźniercom, popierając zabijanie dzieci poczętych przez in vitro i aborcję, łamiąc prawo naturalne, wprowadzając antydekalog w miejsce dekalogu. Spełnia się apokaliptyczna polaryzacja ludzkich postaw. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi. I plugawy, niech się jeszcze splugawi. A sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niechaj się jeszcze uświęci. Apokalipsa, 22 rozdział, 11 wiersz. Na zewnątrz Bożego miasta są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Apokalipsa, 22 rozdział, 15 wiersz. Żyją z kłamstwa funkcjonariusze mętnego nurtu, zaś psy oznaczają popełniających nadużycia seksualne. Moralnie i duchowo na zewnątrz Kościoła i Ojczyzny są ci w Polsce, poczynając od czołówki politycznej, którzy popierają zło i sprzeciwiają się dobru. O kim mówi prorok Izajasz? Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają go. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście. Izajasz 3:9. Do kogo w Polsce odnoszą się słowa? Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Izajasz 4:20. Ubogie narodzenie Chrystusa jest znakiem sprzeciwu wobec bezbożnych i nieludzkich krętactw. Dlatego wroga Bogu i ludziom polityka odrzuca symbole Bożego Narodzenia, woli palmę zamiast choinki, wprowadza zimowe święta komercji i konsumpcji. Życzymy więc sobie nawzajem zrozumienia, co Boże Narodzenie dla nas znaczy i wiary w ubogie przyjście Chrystusa, aby dobra wola przyniosła nam taką przemianę, która pozwoli przyjąć Chrystusowy pokój. Tak nam to pomóż Bóg.
Spuścił.